Cześć, nazywam się Emila i chciałam wam powiedzieć świadectwo mojego nawrócenia. I zacznę od tego, że jako dziecko ja byłam wychowywana w rodzinie o takich tradycjach bardzo religijnych. My chodziliśmy na wszystkie święta do kościoła, na wszystkie msze co niedzielę. I ja jako dziecko bardzo tego nie lubiłam. I po prostu ten Bóg został mi przedstawiony jako taki Bóg, który jest gdzieś daleko. I taki Bóg, który właśnie za dobre wynagradza, a za złe karze. I moi rodzice, ja z nimi rozmawiałam, oni byli właśnie w taki sposób wychowywani i to też przekazywali nam. No i jak już trochę podrosłam, stwierdziłam, że no ja nie chcę w tym być, po prostu, że to mi nie pasuje, że ja w tym nic nie widzę, to jest dla mnie puste i głupie. Więc, ale wiedziałam, że coś jest, tylko jakby nie wiedziałam co, no bo w tym kościele nie potrafiłam jakby tej głębi znaleźć. Więc jako nastolatka, gdzieś w okresie liceum, ja już sobie zaczęłam szukać jakiejś takiej duchowości, rozwoju duchowego, bo to mnie ogólnie interesowało, bo chciałam właśnie się dokopać do tej głębi, do tej prawdy. I zainteresowałam się właśnie medytacjami, jakąś pracą z czakrami, buddyzmem, nawet się otarłam o satanizm. Ale no to wszystko jakby też nie dawało mi takiego spełnienia i nie za bardzo dobrze się skończyło. Wszystkie moje praktyki takie duchowe po prostu zakończyły się tym, że ja zaczęłam mieć straszne koszmary senne, zaczęłam wyczuwać po prostu jakieś dziwne obecności w pokoju. To dzisiaj wiem, że to były po prostu obecności demoniczne, a wtedy nie wiedziałam, co to jest. Ja się po prostu tego bardzo bałam. No i po prostu zrezygnowałam z tego, to jakoś przeszło. Ale jakby nadal nie czułam tego takiego spełnienia i poszukiwałam po prostu tej prawdy. Tylko, że już też byłam bardzo zamknięta w ogóle na Jezusa, na Boga przez to, co w dzieciństwie po prostu przeżywałam. Że dla mnie to nie w ogóle ten Bóg nie miał żadnej mocy. To nie był Bóg, z którym można było mieć relację, bo nikt mi go tak w taki sposób nie przedstawił. I już jako 20-parolatka właśnie poznałam Dominika. Dominik, mój obecny mąż, siedzi sobie tam. I Dominik zaczął mi właśnie opowiadać o Bogu. On powiedział na początku, że poznałem Boga. A ja pomyślałam sobie wtedy, że no ale Boga nie można poznać w ogóle osobiście, że jak to? Że z jakimś kolejnym religijnym świrem, że w ogóle no to co on gada? No ale on był bardzo uparty w tym wszystkim, więc cały czas mówił mi o tym Bogu. Ja Jezusa na tamten moment nie byłam w stanie przełknąć, bo to dla mnie było za bardzo, nie. Ale o Bogu mi mówił. No i jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy ze sobą bardzo dużo czasu spędzać, tam pojechaliśmy ze sobą w góry i cały czas Dominik uparty właśnie mi o tym Bogu mówił. Potem zaczął mi mówić też o Jezusie. I ja na początku nie chciałam, bo ja się czułam sama bardzo oświecona przez to wszystko, na czego ja się w życiu naczytałam, przez te wszystkie moje praktyki tak zwane duchowe, ale po prostu też strasznie się coś we mnie podnosiło. Po prostu im dłużej Dominik mi o tym Jezusie mówił, tym ja bardziej miałam ochotę coś mu zrobić. Chciałam mu zrobić krzywdę po prostu. I to też jakby wzbudziło we mnie takie, no nie wiem, jak to powiedzieć, no wiedziałam, że coś jest na rzeczy. Wiedziałam, że coś jest na rzeczy, bo dlaczego miałabym takie reakcje w ogóle. I im dłużej właśnie z Dominikiem rozmawiałam, też do mnie zaczynało to docierać. Ja gdzieś tam w głębi siebie wiedziałam, że to jest prawda z tym Jezusem wtedy. Ale jeszcze ciężko mi było się do tego po prostu tak przyznać. No ale po pewnym czasie też Dominik powiedział, że on zabierze mnie do kościoła, ale do takiego kościoła, którego ja nie znam jeszcze. Że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym kościołem, który ja znałam jako dziecko. No i przyjechałam tutaj, do Kościoła Mocy. I na pierwszym spotkaniu, pamiętam, że bardzo też mi było ciężko przyjechać tutaj, już też nie się stresowałam tym pierwszym przyjazdem. No i sobie grzecznie tam gdzieś w kącie siedziałam, ale zaczęło się też nabożeństwo i ja od razu się też na tym nabożeństwie bardzo popłakałam. Całe nabożeństwo przeryczałam. Jeszcze nie wiedziałam dlaczego, nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, ale już czułam jakby cały czas ta prawda do mnie docierała. No i postanowiłam, że po prostu będę przyjeżdżać. I zaczęłam przyjeżdżać na nabożeństwa. Zaczynałam też słuchać Artura Nauczań.
wtedy się też bałam bardzo ludzi i bałam się tak jeszcze zapytać, żeby ktoś mi tak wytłumaczył właśnie bardziej, o co chodzi z tym nowym narodzeniem, o co chodzi z Jezusem. Więc się właściwie głównie z nauczeń dowiedziałam. I był taki moment, ja już wiedziałam, że to jest prawda, już to po prostu już byłam tego pewna, ale był taki moment, kiedy ja się jeszcze bałam, wiecie, oddać życia Jezusowi, bo we mnie było coś takiego, że ja byłam świadoma tego, że ja muszę zrezygnować ze swoich poglądów, że muszę zrezygnować w ogóle z tego wszystkiego, co ja sobie przez to całe życie zbudowałam. I mi się wydawało, że ja wtedy w ogóle, nie wiem, zniknę, że ja się rozpłynę i to było dla mnie takie przerażające wręcz, że jakby ja muszę wszystko teraz poświęcić. I wydawało mi się, że to jest coś ciężkiego na tamten czas. Ale jednak zrobiłam tak, usiadłam sobie wtedy w domu na spokojnie. Stwierdziłam, że okej, mam dosyć tego życia, że ja chcę Cię poznać, Jezu. Powiedziałam, że Mu poddaję to życie, że rezygnuję z tych wszystkich poglądów, z tych wszystkich dziwnych rzeczy, które w życiu zrobiłam, które sobie nabudowałam na temat tej duchowości. No i narodziłam się na nowo, już tutaj właśnie w tym kościele. I powiem wam tak, po tym jak się narodziłam na nowo, pierwszą taką rzeczą, która się zmieniła od razu w moim życiu, to było to, że przestałam pić w ogóle alkohol. Miałam trochę z tym problem. Jakby nie taki duży, ja uważałam, że to nie jest problem, bo ja po prostu sobie tak piłam sobie codziennie piwo, wino, ale to trwało parę lat. I ja już miałam na przykład problem, żeby się nie napić tego alkoholu. I tak z dnia na dzień po tym nowym narodzeniu w ogóle ten problem ode mnie odszedł. Ta potrzeba w ogóle całkowicie zniknęła. I taką jeszcze dla mnie ważną rzeczą jest to, że ja wcześniej bardzo wiele kłamstw wierzyłam na swój temat. Na przykład, że się do czegoś nie nadaje. Że to, że się czegoś boję, albo to, że mam do czegoś niechęć, bo miałam na przykład taką dużą niechęć do ludzi. Bałam się ludzi i ja myślałam po prostu, że jestem samotnikiem, że to, że mam depresję, czy tam jakieś stany depresyjne, wynika z tego, że jestem artystką, artyści tak mają, więc okej, będzie mi łatwiej tworzyć w tej depresji. No i ja sobie pod to w ogóle układałam swoje życie. A jak narodziłam się na nowo, okazało się, że nie, że tak nie musi być. Tylko ja wcześniej w ogóle nie miałam się na czym oprzeć, żeby coś w ogóle w tym życiu swoim zmienić, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, że może być jednak inaczej. No więc zaczęłam to wszystko zmieniać. Jakby ta depresja, no już z depresją nie mam w ogóle problemu. Z jakimś taką niechęcią, dziwnym lękiem do ludzi też nie. W ogóle zrozumiałam, że potrzebuję ludzi i chcę po prostu, chcę z ludźmi przebywać. Chcę mieć z ludźmi kontakt, chcę te relacje rozwijać w ogóle. Chcę, żeby te relacje się pojawiały. No bo ja ich praktycznie nie miałam wcześniej. Się dosyć izolowałam przez to. I jeszcze jedną rzecz chciałam wam powiedzieć. Ja przed nowym narodzeniem miałam w ogóle bogaty świat snów. I miałam takie sny regularnie i one trwały parę lat. To były sny o kupowaniu ubrań. I w tych snach po prostu chodziłam sobie po straganach i szukałam sobie jakiegoś ubrania dla siebie. I tam z daleka widzę, że jest jakaś piękna sukienka, taka idealna. I ja w miarę jak się zbliżałam do takiej sukienki, czy tam do czegoś, co znalazłam, to im byłam bliżej, tym bardziej ta rzecz zmieniała się w coś innego. Jak już podchodziłam całkowicie blisko i brałam tą rzecz do ręki, to ona zmieniała swój kształt, zmieniała swój kolor, w ogóle robiła się za duża albo za mała. I w ogóle nie wyglądała totalnie tak, jak ją widziałam z daleka. No więc ja zawiedziona po prostu odchodziłam w dalszym poszukiwaniu czegoś następnego, następnej rzeczy. I ja takie sny miałam wielokrotnie przez parę lat, przed nowym narodzeniem. A kiedy już poznałam Jezusa, miałam jeden sen taki o kupowaniu ubrań. Było to tak, że przeprowadziłam się do takiego pięknego kraju i w tym kraju no po prostu nie miałam żadnego bagażu. Miałam ze sobą nic nie zabierać, bo wszystko miałam się zaopatrzyć na miejscu. I poszłam tam właśnie na zakupy do sklepu, żeby sobie coś kupić. I po raz pierwszy ja właśnie znalazłam sobie coś ładnego, wzięłam tą rzecz, przymierzyłam ją, wszystko pasowało, kupiłam ją i wyszłam. I
Właśnie w tym śnie chodziło o to, że kiedy się przeniosłam do tego kraju, to było Boże Królestwo, do którego się przyprowadziłam. A te rzeczy, które mogłam w końcu wziąć i wynieść, oznaczały to, że rzeczy w Bożym Królestwie są stałe i niezmienne. Że w ogóle to nie jest już takie błądzenie jak wcześniej, ale że w ogóle znalazłam to, czego szukałam. I że ten jakby etap tych poszukiwań się zakończył. Wcześniej po prostu diabeł mnie tak pokazywał mi różne rzeczy, różne fajne rzeczy, które miały zwrócić moją uwagę. Ale to po prostu nie było to, za każdym razem. No i po prostu wiem, że znalazłam to, czego szukałam. Że poznałam Boga i wiem, że jestem właśnie w Jego miłości i niczym się tylko nie da zastąpić.